Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Krzewy to rośliny drzewiaste o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych, nie tworzy pnia ani korony. Krzewy przeważnie nie przekraczają 5 metrów wysokości. Niektóre przyjmują postać pnączy, mają silnie wydłużone łodygi i do wzrostu potrzebują podpór. Małe krzewy o wysokości poniżej 0,5 metra to krzewinki. Wiele gatunków roślin występuje zarówno w formie drzewiastej, jak i krzewiastej. Na przykład bezczarny może być krzewem dzikiego bzu i drzewem dzikiego bzu. Zapoznajmy się z przykładami ciekawych i popularnych krzewów o pędach kwitnących. Pigwowiec. Wartość dekoracyjną mają kwiaty, owoce i błyszczące liście. Krzew ma około 2 metrów wysokości, gałęzie cierniste, liście błyszczące, ostro piłkowane. Kwiaty są czerwone, zebrane po 2-6 w pęczki. Owoce długości 6 cm, żółte, pachnące. Forsycja. Krzew o wysokości do 3 metrów, o pędach, które są przeważnie puste wewnątrz, liściach wydłużonych, kwiatach żółtych. Odporny na mróz. Ceniony jest zwłaszcza z powodu wczesnego, obfitego kwitnienia jeszcze przed rozwojem liści. Lilak, bez. To najbardziej popularny krzew, czasem małe drzewo. Krzew ten jest ceniony głównie ze względu na efektowne, pachnące kwiaty, zebrane w duże wiechy. Kwiaty są białe lub w różnych odcieniach barwy niebiesko-lila-różowej. A oto kolejne piękne i popularne krzewy ozdobne. Różanecznik. Krzew o kwiatach lejkowatych lub dzwonkowatych zebranych w szczytowe baldachogrona. Kwitnie od kwietnia do końca czerwca. Należy do najbardziej ozdobnych i poszukiwanych krzewów do uprawy w parkach i ogrodach. Udaje się wyłącznie na glebach kwaśnych. Wymaga zabezpieczenia w okresie mroźnych zim. Jaśminowiec. Krzew o wysokości od 1 do 5 metrów o sztywnych pędach. Kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty białe lub kremowe, pachnące. Odporny na zanieczyszczenia powietrza, wytrzymały na mróz. Stosowany na żywo płoty kwitnące formowane i nieformowane. Dobrze znosi cięcie i przesadzanie. I na koniec królowa kwiatów, róża, która również może występować w postaci krzewu. Róże wielkokwiatowe. Róże wielkokwiatowe wyprowadzone zostały od róży pachnącej i róży chińskiej. Są bardzo dekoracyjne, mają duże pachnące, najczęściej pojedyncze kwiaty i ładny kształt pąka. Kwitną od czerwca do września, a kwiaty ze szklarni możemy pozyskiwać o dowolnej porze roku dzięki stosowaniu uprawy sterowanej. Róże wielokwiatowe, rabatowe. Róże wielokwiatowe, rabatowe wydają dużo drobnych kwiatów, kwitną bardzo długo i obficie od czerwca do jesieni. Sadzone są zarówno w gruncie, rabaty, kwietniki, jak i na kwiat cięty pod osłonami. Róże parkowe, krzaczaste. To grupa róż, które dorastają do 2,5 metra oraz obficie i długo kwitną. Oprócz kwiatów często ich ozdobą są owoce. Róże miniaturowe, gałązkowe, wywodzą się od chińskich róż karłowych. Są naturalnie niskie i nie przekraczają wysokości od 15 do 30 cm. Mają zwarty pokrój z pojedynczymi lub pełnymi kwiatami o średnicy nie większej niż 3 cm. Róże okrywowe to grupa długo i obficie kwitnących róż nisko rosnących, bardzo silnie rozkrzewionych i płożących po ziemi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.